Do zdarzenia doszło, gdy auto pogotowia jechało ulicą Jana Pawła II w stronę Obory, mówi rzeczniczka lubińskiej policji. Kierowca włączył sygnały dźwiękowe, jednak nie zachował należytej ostrożności i wjechał na skrzyżowanie mimo czerwonego światła. Zderzył się z prawidłowo jadącym, kierującym samochodem osobowym marki Peugeot. W wyniku tego zdarzenia kierujący samochodem Peugeot trafił do szpitala, jak również pasażer pogotowia gazowego. Przejazd przez skrzyżowanie w tym miejscu był utrudniony.